Dobra. Ja ogólnie już widziałam te przyprawy, ale Michał jeszcze nie. Także to jest w ogóle... Truskawka. Truskawka. Filozoficzna, plastry. Liofilizowana truskawka, no. To jest fajne. Pomidor, bazylia, czosnek, niedźwiedzi? A co to jest? To jest mieszanka, mieszanka suszona, tak? Tak. Aha. Tak, dokładnie. O Jezu. Chipsy mam nowe. No to dwie paczki to są. To druga. Wszystko zjem. Yep. Czosnek granulowany, bo jeden. No czosnek, tu jest pomidory. Też pomidory, tylko to są bez bazylii i bez czosnku. Znam, bo u nas nie schodzi za bardzo. No ale babcia kupiła. To trzeba tego, banano placka zrobić. Soda, to nie wiem na co, ale się będzie, będziemy mieć ze sprzątania sodę. Cytrynowy pół kilo. Ile babcia dała za to? Za cały taki ten karton zapłaciła stówę. Ale to było jeszcze wypchane bardziej, bo babcia w ogóle połowę wzięła praktycznie. Papryka słodka, to też nam schodzi, fajnie. No, papryka słodka też. Trochę do pieczenia. O, czekaj, o, tu postawimy, czekaj. 200 gram bazylii. Bazylii, no. Także... Też na tydzień wystarczy. Tak, i to jest wszystko w ogóle z jakiejś... Kolpol? Kolpol firma się nazywa. A wszystkie te przyprawy, cały kardon praktycznie. I tu jest zamek. Zamek kota. No i cały taki karton stówę kosztował, a to jest w sumie połowa tego, co było w tym kartonie, bo część wzięła moja babcia. Będziemy gotować, no nie? Bardziej przyprawiać. Przyprawiać. Tylko przyprawiać, nie gotować. No te truskawki nie mega ciekawią, bo już kiedyś jadłam i są dobre bardzo. I bananki zaraz spróbujemy suszone. Fajne. Co? No i dobra. Dzień dobry vlog we wtorek. Chciałam powiedzieć, że piękny poranek, ale jest straszna pogoda dzisiaj. Zrobiłam sobie śniadanie przed chwilą. Są to kanapki z pastą jajeczną, którą zebrałam od mojej babci, jak byłam teraz w weekend w domu. Bo jeśli studiujecie albo kiedykolwiek studiowaliście, to wiecie, jaka to jest przyjemność zabrać coś takiego domowego, co zrobiła wam wasza rodzina w jakimś słoiku albo pudełku. Patrzę na siebie w kamerze i cały czas nie wiem, o co chodzi. Jak wezmę włosy tak całkiem do tyłu, to w ogóle wyglądam, jakbym była blondynką, to jest dla mnie w ogóle... Nigdy nie miałam blond włosów na sobie, więc też czuję się mega dziwnie i szczerze mówiąc trochę się boję tych pasemek, to znaczy boję się trochę dbania o nie, bo naprawdę nigdy nie miałam takiego koloru na włosach. Kiedyś co prawda próbowałam robić pasemka na całej długości włosów, na całych włosach, ale coś wtedy trochę nie wyszło, to znaczy mam wrażenie, że się właśnie trochę nie dogadałam z panią fryzjerką i skończyło się na tym, że tych pasemek praktycznie nie było widać, to znaczy one były naprawdę bardzo delikatnie jaśniejsze niż mój własny kolor włosów, więc one po prostu zginęły praktycznie w moim kolorze. Zresztą nawet możecie pamiętać trochę ten okres czasu, bo wtedy wstawiłam mojego pierwszego vloga. Tak, na pierwszym vlogu mam delikatne pasemka, które wtedy nie wyszły i nie były tym, co chciałam. Więc tym bardziej ten kolor praktycznie dla mnie biały jest po prostu niesamowity. Tak poza tym to jest ta wczorajsza paczka bananów, których zostało już tyle, czyli nawet mniej niż połowa. Bo strasznie nam weszły, to znaczy
są bardzo dziwne w smaku. W sensie to jest dla mnie taki smak, jak na przykład jakieś sezamki albo hałwa. Czyli to jest coś takiego, na co masz ochotę raz na jakiś czas po prostu, bo więcej nie da żadne tego jeść. Nie wiem dlaczego. Jak lubicie takie rzeczy, to polecam spróbować. Ta firma jest naprawdę spoko i będziemy w ogóle testować więcej tych wszystkich rzeczy, bo ja się mega jaram tymi wszystkimi przyprawami. I na przykład dzisiaj będziemy robić jeszcze spaghetti bolońskie, takie trochę udawane, ale postaram się je zrobić jakoś jak najlepiej. Z mięskiem mielonym i właśnie z przyprawą bazylia, pomidory suszone i czosnek. Także będziemy próbować tą przyprawę, której jestem najbardziej ciekawa. Ogarnęłam się, pomalowałam i idziemy na rowerki, bo pogoda się trochę poprawiła. Co prawda nadal jest zachmurzone, ale jest dość ciepło i niby nie ma już padać. I tym sposobem nasze rowerki kończą się po 10 minutach. Pół godziny. Pół godziny? No. To po pół godziny. Ale byliśmy w sklepie, więc się nie liczy. Hej vlog, jest już wieczór i będziemy sobie teraz robić mały rewatch Piratów z Karaibów, bo od paru dni robimy sobie taki mały maraton, że oglądamy sobie jedną część albo pół, zależy ile mamy czasu. I teraz w sumie będziemy oglądać drugą część drugiej części, bo obejrzeliśmy pół wcześniej i przygotowałam takie małe przekąski. W jednej miseczce orzech, a w drugiej mamy wisienki, które też dostałam od babci, bo teraz jemy wszystko to, co przywiozłam w weekend od babci. Także będziemy jeść i oglądać. I pewnie obejrzymy sobie coś jeszcze dzisiaj, bo jutro Michał nie idzie do szkoły, więc mamy więcej czasu i pewnie obejrzymy coś jeszcze.